Cześć, witam Was. Chciałem podzielić się swoją przygodą, swoim problemem, jaki nastąpił tuż po Wielkiej Nocy. We wtorek rano chciałem pojechać do pracy i okazuje się, że mój samochód, który jest ze mną od ponad 6 lat, w ogóle 9-letni Passat B6 w budzie, odmówił posłuszeństwa. Nie mogłem dostać się do środka. I to nie była wina mojego Passata, bo ten Passat, jak do tej pory, jak mówię, nigdy mnie nie zawiódł. Ładowanie pieniędzy w niego to zazwyczaj ładowanie pieniędzy w paliwo, w olej, w filtry i tak dalej. No dzisiaj akurat wymiana była tarcz hamulcowych. No oprócz tego jeszcze rożnik w międzyczasie był wymieniony. To wszystko, co mnie akurat ten samochód kosztował. Przedstawiam Wam mój samochód najpierw. Taki kolorowy, jeździ po Londynie. Czasami ludzie zatrzymują mnie, pytają się, dlaczego jest tak obklejony, co ja robię i tak dalej. Czasami ludzie sobie robią zdjęcia, podchodzę do samochodu akurat i zastaję ludzi, którzy robią sobie zdjęcia na tle samochodu, może ze względu na żółtą łódź podwodną. Z tyłu jeszcze raz pokażę może, bo nie było widać zapewne. Z tyłu Abbey Road. Beatlesi przechodzący przez pasy na Abbey Road, każdy trzyma jeden z albumów Beatlesów. Revolver, Let It Be, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, który niebawem znowu wyjdzie w reedycji, no i zdaje się Help. Tak, to jest samochód, dobrze. Rano próbowałem pojechać do pracy, no ale nie mogłem dostać się do samochodu. No, próbowałem wyjścia awaryjnego, czyli kluczyk. Taki kluczyk. Od strony kierowcy jest zamek, ściągasz obudowę, wkładasz do zamka, przekręcasz. No niestety nie zadziałało w moim przypadku. No i teraz co zrobić? No zacząłem przeglądać internet. Trochę czytałem, trochę filmów oglądałem. No i były różne propozycje. Jedne gorsze, drugie lepsze. Jedną z takich propozycji było, żeby wziąć... żeby wziąć jakiegoś klina, wsadzić między drzwi a belkę drzwiową, rozchylić i otworzyć drzwi od środka. Zrobiłem to przy pomocy drutu, później jeszcze rurki aluminiowej i tak dalej. 10 razy klamkę od strony pasażera. Nie zapominajcie, że tu jest inna strona fangi. Pasażer jest po lewej stronie, kierowca po prawej. Także z lewej strony dobijałem się do tego samochodu, klamkę otwierałem, myślałem, że chyba za lekko czy coś w tym rodzaju. Później przerzuciłem się na stronę kierowcy i parę razy otworzyłem klamkę, znaczy otworzyłem klamkę, no sięgnąłem klamki i otworzyłem. Ale co się okazuje? Okazuje się, jak akumulator całkowicie rozładuje, nie ma szans na otworzenie drzwi od środka. Ale ja się o tym dopiero później dowiedziałem. Także niepotrzebnie uszkodziłem trochę samochodzik. To są skutki. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, no raczej tak. To są skutki próbowania otworzenia drzwi od środka za pociągnięciem klamki. Z 10 razy mi się udało klamkę bosięgnąć i próbować otworzyć te drzwi, ale drzwi jednak się nie otworzyły. Później już po otworzeniu drzwi przez drugi akumulator okazuje się, że jednak jak jest flat bateria, znaczy rozładowana bateria, no to nie ma szans na otworzenie od środka. Próbowałem to. Dowiedziałem się o tym za późno i niestety uszkodziłem trochę samochodzik, ale to są jedyne szkody. No zajęło mi trochę czasu, żeby to zrobić, doprowadzić samochód do takiego stanu. W internecie przeczytałem, że można podłączyć prąd do alternatora czy rozrusznika i wtedy można otworzyć za pomocą pilota samochód. No tak, alternator, rozrusznik, wszystko od spodu. Od spodu jest pokrywa, która zakrywa silnik. Żeby ściągnąć tą pokrywę, no to raczej trzeba wziąć lawetę i pojechać na warsztat, na kanał i na kanale to zrobić. Także próbowałem. Dzwonię do mechaników. Mechanicy oczywiście laweta na warsztat, ale jak to otworzyć, to nie wiedzą. Dostałem numer telefonu do specjalistów, najpierw polskiego specjalisty, który okazuje się ten numer był jakiś dziwny, ale ponoć tak zawsze jest. Raz może czy dwa razy na godzinę można się do niego dzwonić. Ja akurat nie miałem tego szczęścia. No i dostałem numer do angielskiej firmy, która specjalizuje się w otwieraniu samochodów. Pani przyjęła zgłoszenie i powiedziała, tak, no to kluczyk zostawiłem w środku, w samochodzie. Ja mówię, nie, ja dwa kluczyki mam w kieszeni. Akumulator się rozładował. Bo, aha, pani krzyknęła 70 funtów za otworzenie drzwi. Choć oczywiście, wyraziłem zgodę jak najbardziej. No i pani mówi, że
kluczyk zostawili w samochodzie. Ja mówię, nie, dwa kluczyki mam w kieszeni. Bateria jest flat, czyli rozładowana i trzeba ten samochód otworzyć. No, o, to nie wiem, ile to będzie kosztowało, nie wiem, czy to jest możliwe do zrobienia. Muszę się z technikami skontaktować. Za chwilę do ciebie odzwonię. No, czekałem około 2-3 godzin, pani nie odzwoniła. W międzyczasie mi się udało otworzyć dzięki internetowi i dzięki podpowiedzi kolegi. Mianowicie, w internecie wyczytałem o tym prądzie, podłączeniu do alternatora czy rozrusznika tak dalej. No bez sensu, bo musiałbym to ściągnąć lawetę i tak dalej i na kanał pojechać gdzieś tam. Ktoś tam napisał o lampach. Lampę wyciągnąć i podłączyć po prostu pod żarówkę. No ale jak lampę wyciągnąć, jeśli wszystkie lampy są montowane od środka? Także nie ma szans. Ale kolega dał mi świetny pomysł. I zaraz wam pokażę, co to za pomysł. W tym momencie powtórzę to. Akumulator rozłączyłem akumulator. Co prawda wszystkie drzwi są pootwierane i tak dalej, bo jeśli rozłączę akumulator i zaczyna mi alarm wyć. Także nie mogę tego zrobić, ale pokażę wam, jak doprowadzić prąd do samochodu. Zakładając, że ten rozłączony akumulator to jest on podłączony, tylko jest rozładowany totalnie. I zaraz wam pokażę, jak podłączyć prąd i otworzyć sobie kluczykiem bez żadnego zniszczenia samochodu spokojnie samochód. To samochód zakurzony, ale nie ma co go myć, bo pracuję w takim miejscu, że on za dwa dni by tak samo wyglądał, także bez sensu. Akumulatorek mam tutaj rozłączony. I podchodzimy od tylca, że tak powiem, z drugiej strony samochodu. A to jest właśnie miejsce, gdzie można podłączyć akumulator. Żaden rozrusznik, żaden alternator, ale co? Tutaj, proszę bardzo. Ops. Widać? Podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Najprostszy sposób na dojście do podłączenia prądu. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej. No, zaraz spróbujemy. Akumulator mam, ponoć naładowany. Masę wtedy zrobiłem, przełożyłem właśnie tutaj do haka holowniczego i plusik tam i plusik do żarówki. Włączymy światełka sobie. Włączone światła. Oczywiście nic się nie pali, bo prądu nie ma. Proszę bardzo. Akumulator bliżej. Żaróweczka tu, światełko się zapaliło. Ops. Przewody trochę krótkie, ale może już teraz. Ops. Jeszcze nie trzyma. Próbujemy plastik i ten. Nie, no, próbujemy z dwóch stron. O, i proszę bardzo, co się dzieje? Światełka się zapaliły. No i próbujemy zamknąć samochód. Proszę bardzo, słychać było zamki. Otwieramy. Otwieramy. Jeszcze raz, zamykam samochód. Słychać. O, dwa razy. Proszę bardzo. Akumulator odłączony. Odłączony, nie ma akumulatora, a światła są. I w tak prosty sposób można podłączyć zasilanie do samochodu. Myślę, że nie tylko do Passata, że do innych samochodów też. W tak prosty sposób można podłączyć zasilanie do samochodów, jeżeli akumulator pod maską został całkowicie rozładowany. Nie trzeba niszczyć samochodu. Jak wiesz, zajmuje ci to dosłownie, ach, już nie będę otwierał. Jak chcesz, zajmuje ci dosłownie parę minut. Nie tak jak w moim przypadku, 6 czy 7 godzin, tylko parę minut. A jeszcze zobaczymy, czy ten. Podłączę kluczyki. Ops. Łączę kluczyki. Światełka z tego. Proszę bardzo. Akumulator odłączony, a światła są. Nie będę chciał przeciążać tego akumulatora, ale jeszcze możemy. A długie. Słaby akumulator.
No długich nie zapali, przekaźnie tylko słychać. W każdym bądź razie prosty sposób. I w taki łatwy sposób można otworzyć samochód. Po prostu wziąć akumulator, niekoniecznie taki mały, może być większy, od samochodowy, podłączyć pod żarówkę od podświetlania tablicy rejestracyjnej i za pomocą kluczyka otworzyć. Nie trzeba kombinować tak jak ja. Nie musisz tracić 6-8 godzin jakichś dodatkowych pieniędzy na to, żeby otworzyć samochód. Holowanie, nie holowanie, mechanik. Wystarczy akumulator i minuta, pół minuty po prostu kweselko wyciągnięcia żarówki, podłączenia prądu pod nią i samochód masz otwarty. Dzięki. Jest jeszcze jeden sposób na dostanie się do maski, jak nie masz akumulatora. Można z przodu dostać się do maski i otworzyć, żeby awaryjnie otworzyć maskę. Ale to może kiedyś Wam pokażę. Cześć, to jeszcze raz ja. Mam takie jeszcze małe postscriptum do Was, do tego filmu. Otóż to, zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Po naładowaniu akumulatora podłączenia do samochodu, podczas jazdy samochód będzie szarpał. I to dość znacznie szarpał, tak przynajmniej było w moim przypadku. Ale po dojechaniu do pracy rozłączyłem akumulator na jakieś 5-10 minut, podłączyłem go z powrotem. W drodze powrotnej z pracy szarpanie spadło jakieś 70-80%. W sumie szarpanie występowało przy 3000 obrotów na minutę. Drugiego dnia, gdy jechałem do pracy, okazało się, że szarpanie samochodu całkowicie zniknęło. Także jeśli będą takie właśnie elementy jak szarpanie samochodu podczas jazdy, nie przejmujcie się tym, bo prawdopodobnie po odłączeniu baterii, po ponownym podłączeniu baterii do samochodu, to wszystko powinno zniknąć. Na razie dziękuję. Do zobaczenia.